Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink w serii Od Zera do Tatuatora. Już widzieliście poprzednio moje rysunki i tam inne akcje. Do tatuatora jeszcze mi daleko. Do tego, aby wbić tusz pod skórę komuś, też mi jeszcze daleko. Ale sprzęt trzeba mieć. Nie sprzęt, nożyczki do wycinania wzorów. A tak w ogóle ta pani tutaj po mojej prawej to jest Iza. Cześć. Która również gdzieś w ten świat tatuażu chce się wbić. Już jest piercerką i w Tatu 13, tak jak ja, urzęduje. Więc jeżeli byście chcieli wpaść do Tatu 13 w Opolu, to Iza tutaj siedzi i się kręci, tak? Ale tematem głównym jest ta skrzynia tutaj. Ta skrzynia, zamówiłem ją w Ars Tatu w Warszawie i nie mam pojęcia, co tutaj tak naprawdę w niej do końca jest. Zamówiłem tam maszynkę, kilka gadżetów. Zobaczymy, co tutaj mnie czeka. Także po kolei zaczynamy. Tak na marginesie. Zanim to zobaczycie, nagrałem jakieś 2 lata temu film w Ars Tatu, gdzie Grzegorz tłumaczy, od czego zacząć? Od maszynki, od kalki, od różnych rzeczy. Ten odcinek chyba trwa 20 minut. Może to sobie go w tej chwili, on gdzieś tutaj się wyświetli. Czyli ci oka nie wybił. Gdzieś tutaj się wyświetli do góry. Czekaj, tutaj chyba, no, tak? Tutaj się wyświetli. Zanim zobaczycie ten film, możecie go gdzieś tam dać na kartę obok i będzie link też w opisie, także możecie do tego odcinka wrócić. A my teraz zaczynamy. Unboxing. Nie wiem, co mnie czeka. No na tym też polega unboxing, żeby... Krzywdy sobie nie zrobię. Jak sobie zrobię krzywdę, to chyba jest tutaj jakaś apteczka. Na pewno dezynfekcja jest tutaj dobra, tak? W tym salonie. No. O! Bąbelki. Będziesz miała na odstresowanie, jak przyjdą klienci. O! Czyli mamy sporo bąbelków, leci na bok. Bąbelki lecą. Nie. O, proszę! Jest! Są koszulki Sirius. Z Lego? Nie, to takie jakby zobaczysz później, ja to później przedstawię. To jest chłopak Lego. To jest chłopak Lego? Tak. Tatu Equipment Sirius. Jest pompa, że tak powiem. Odkładamy na razie na bok. O, nożyczki. A nie, to nasze tutaj. To jest to. Tutaj wydaje mi się, że są plakaty. Jak prezent? Słuchaj. Tu nie ma żartów, bo tutaj jak Projekt Ink uczy się tatuować, to raczej ogień powinien być. No tak, tutaj są kalendarze. Niebawem będziemy wieszać je w naszym studio. Tutaj niech to leży, widzicie. Tak, po kolei, ja dam na kolanko. O, na początku od gadżetów. Easel Tattoo Battle. Jest. Potrzebne before, during, after. Jest. O, proszę. Jest finish po zakończonej pracy. I jest foam, ta słynna pianka. Ci piankacze to znają, tak? Później te efekty są foam. Wiecie, ja tam... I tutaj mamy wazelinowy. O, proszę, wazelin oil. Super, super sprawa. Iza, może w tym czasie, jak ja tutaj pokazuję, możesz odpakować to, żeby to było bez jakichś tam, bo to wiesz, pada na to światło i się odbija. Seriously. Nakleję, wlepy będą wisieć, będą przylepione w salonie. A teraz zaczyna się już konkret. Teraz już z gadżetów przechodzimy w konkretne czyny. Zaczyna się... Jesteś coś ciekawa? No pewnie, że tak. Oczekuję tego. Oczekujesz tego, słuchaj, po kolei. Jestem niesamowicie ciekawy. Ale zaczniemy i tak od tyłu. Od... Ja cię kręcę. Od jednorazowych uchwytów pod kadridże. Jednorazowych... Uchwyty pod kadridże. Tu jest tego cała masa. Cała skrzynia. Przyda się. Przyda się. A bo wiesz co, ty możesz tak delikatnie kilka wyciągnąć tutaj naprzód. O, yes. Widzisz? Dogadujemy się. Czekajcie. Tak. O. Zasilacz. Zasilacz. Och. To na sam koniec. Zasilacz. Tutaj co? Ja cię kręcę. Stopka.
Niesamowicie. Stopka jedzie. I zaczyna się. Zaczyna się jazda bez trzymanki, panie i panowie. Ładny. Wiecie, co to jest? Czy ty, Iza, wiesz, co to jest? To nie jest smartfon najnowszej generacji. To nie jest Game Boy z lat 90. To nie jest kasa fiskalna. Co to jest? Zasilacz, tak. Tym się kontroluje napięcie. Pięknie. I tym jedzie się. To jest naprawdę serce, mózg tak naprawdę całego przedsięwzięcia, jakim jest tatuowanie. Miałaś już styczność z takim czymś? Miałam, jak najbardziej. Pulsar. W międzyczasie, zanim wam pokażę maszynkę, jeżeli jesteście nowi, początkujący, chcecie skompletować wasz sprzęt, w zależności od waszego budżetu, bo to, co tutaj wam zaprezentowałem, to jest koszt około 2,5 tysiąca złotych. Dzwońcie, jedźcie, piszcie do firmy Arstatu w Warszawie. Ja tam do nich zadzwoniłem, zapytałem się, co najlepiej mi polecają. Kiedyś też u nich byłem i nagrałem tam właśnie filmik, o którym przedtem mówiłem, więc zdecydowanie do nich. No i tutaj jest cały ten kabel, napięcie, tutaj kuleczki do różnych tam obrotów, więc to by było to. To rzućmy na bok, ale czekaj, w sumie tego pulsara damy tutaj. O, tutaj mamy, o, widzicie? Zaraz pomyśleli, mega fajna sprawa, zaraz pomyśleli o tym, aby dać takie, jakby to nazwać, nazwij to jakoś. Folijki. Folijki. Tu my stopkę to i teraz creme de la creme. Czekacie na to? Maszynka. No, piękna. Maszynka Zenit. Rotacyjna, piękna, czarna. Co chcieć więcej? Zobacz, Iza. Tu? Czujesz to? Czy ty to czujesz? To lekko. Powiedz mi, czy to czujesz. Tu mam jeszcze dwie sprężynki i klucz, wiadomo. Ja jestem podjarany tym, że mogę tym tatuować. Pięknie. Zanim jednak potatuję ludzi, na przykład Izę, bo pewnie Iza już o tym nie wie, ale Izę też pewnie by tatuował. I być może Iza też będzie mnie tatuowała, tak żebyśmy się wymienili doświadczeniami, to tą maszynką jeszcze po sztucznej skórze i po innych tam przedmiotach typu banan albo pomarańcza będę musiał, ale poćwiczyć. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Dajcie proszę w komentarzach znać, czy wy jesteście początkującymi tatuatorami, czy szukacie informacji, czy jesteście może już zaawansowanymi tatuatorami, zaawansowanymi tatuatorami, tatuażystami, czy macie styczność z sprzętem Zenit, z sprzętem Pulsar i ogólnie z tymi tutaj produktami Izer. Dajcie znać, bo dużo tego widać na konwentach, na Tattoo Daysach, na innych imprezach, ale wasza tak naprawdę opinia jest tutaj ważna, więc ja dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie koniecznie znać, czy ten sprzęt wam, drodzy tatuatorzy, się już spodobał, czy jeszcze nie. Przy okazji zachęcam do obserwowania Projekt Inky na Instagramie, na Facebooku i koniecznie daj subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Tak, Iza? Pewnie, że tak. Ty w ogóle subskrybujesz Projekt Inky? Tak. I obserwujesz? Tak. Tak? Tak. Dobrze. I dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, aby Iza występowała w kolejnych odcinkach na kanale Projekt Ink, tak? Czy też ze mną, jako osoba towarzysząca, czy być może dostanie osobną, własną kwestię. Dajcie znać, czy chcecie Izę widzieć, czy wolicie takiego starego dziada z Woja, teraz jak ja. Sorry, tutaj teraz chyba coś zaszumiało. Okej, dziękuję bardzo i do następnego odcinka. Hej. Cześć.